vision. Słuchajcie, zapomniałem uciąć kamery, tej o kamery i muszę nagrać jeszcze raz odcinek, ale szybciutko pójdziemy. W pierwszej kopercie była paska Xiaomi Mi Band 2, oryginalna, tak ona się prezentuje. Tutaj mamy ładowarkę, przewód, przyszła w takim oto białym pudełeczku wraz z instrukcją obsługi. Pierwsza koperta. No, będę testował, jeżeli chcecie mieć jakąś recenzję subiektywną tej opaski, dajcie mi znać. Wspomniałem, wyszła mi chyba oryginalna, ponieważ widać to po tym oto czujniku, że czujnik jest oryginalny. W drugiej kopercie mieliśmy takie przedłużacze jackowe. Z jednej strony mieliśmy zwykły jack, mały jack, a z drugiej mamy ten oto taki element. Po prostu potrzebuję je w takiej ilości. Musiałem zakupić w Chinach, no i są. Ok. W kolejnej kopercie były klocki. Były klocki kupione za niecałe 3 zł, w tej wyprzedaży do 1 dolara. Małe klocki, więc na razie dla moich dzieci się nie nadają. A jeżeli wy chcecie, abym to złożył na live, dajcie znać. I może na którymś live pobawimy się z składaniem artu Ditu. Klocki, instrukcja obsługi. Myślę, że taka fajna odskocznia od elektroniki. Takie majsterkowanie w formie klockowej. Jak chcecie, dajcie informacje. No i w ostatniej kopercie była cyfrowa suwmiarka plastikowa i zrobiliśmy sobie kilka testów, w sumie mogę jeden test powtórzyć. Przykładam tutaj ogniwo 18650 i jak widzimy, suwmiarka pokazuje nam prawie 650, 0,2 mm błędu, 0,1 czasami. No i jeżeli chodzi o grubość, 0,1 mm zdarza się. Sprawdzałem to też na suwmiarce analogowej. Jest tutaj, tak jak pokazała tamta suwmiarka, 18,01, więc teoretycznie w tym pomiarze suwmiarka się nie pomyliła. Jest plastikowa, ale uwierzcie, że swojej ceny pewnie jest warta. Niecałe 10 zł chyba to kosztowało. Zobaczcie tutaj, tak to się prezentuje. Dokładność jest plus minus 0,2 mm, no a skala jest do 0,1 mm. Mogła być większa skala, no ale... Myślę, że takich większych elementów, tak jak sobie tak mierzyłem, kiedy nie nagrało się, w miarę wszystko się zgadza. Tyle, ile pokazuje ta suwmiarka przy tym elemencie, tyle pokazała też ta analogowa suwmiarka. Słuchajcie, niedługo setny odcinek. Mam nadzieję, że setny odcinek się nagra prawidłowo. Zachęcam do łapki w górę, napisania komentarza i udostępnienia filmu swoim znajomym. Krótki odcineczek, bardzo krótki, nieplanowany. Co zrobić? Złośliwość, rzeczy martwe. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.